Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve. I kochani, w poprzednim odcinku zebraliśmy sobie trzy króliczki. Teraz właśnie złapałam czwartego. Nie chciałam was zamęczać czekaniem, aż one sobie łaskawie wyjdą z tej norki. Dlatego sobie tutaj przydreptałam i złapałam czwartego króliczka. Teraz biegniemy szybko, dopóki te trzy nam się nie zepsują. O, tutaj właśnie wykopaliśmy to drzewo. Idziemy zrobić ten kapelusz. Aha, nie mamy pajęczyn. Chorera. Ja tu też jestem przygotowana na... No nic. Chodź. Nie ma. Nie ma. Dobra, jest jedna pajęczyna. Gdzie są jeszcze pająki? Tam na dole jest ich dużo. Może zdążymy, co? Zanim nam się zepsują te króliki. Musimy zrobić kapelusz. Bodajże 8 jest potrzebnych. Ja nie wiem, ile ja mam pajęczyn w tam, w tym. No chodź, może zbijemy jeden kokon. Ała, ła. Ile tych pajęczyn? 3. Jak na nasze króliki. Mięsko w sumie zbierzemy, wymienimy najwyżej te stare na świeże. Ja myślę, że zbijemy sobie. Jeden kokonik, bo inaczej nie zdążymy. Jest ich dużo. Dobra. 7. No i mam nadzieję, że mamy jakąś pajęczynę. Myślicie, że mamy jakąś pajęczynę w tym? W obozowisku. No daj jedną. Dziękuję. Lecimy szybko. Wy już sobie tam dajcie spokój, chłopcy. Tu macie, o, bawołki jak chcecie. Ty bawoły trochę zagalopowałyście się troszeczkę. Ponieważ bią. No i noc, dzieci. Ja mam pochodnie, mam. Biegniemy. Królik. Wytrzymasz, ja wiem, że wytrzymasz. O, może tym razem się pobawimy i ten. Postawiamy pułapki koło pająków tutaj. Tylko, że no nie teraz, teraz to biegniemy szybko, bo jak widzicie, nasz królik się psuje. No już, 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 już. Rączkę pochodnia. Czekajcie, gdzie jest nasz obóz tam? Aha, co do glomera, tak, 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 macie rację. Zapomniałam rozwalić statuły, poza tym, znaczy zapomniałam. W ogóle nawet nie przyszło mi to przez myśl, żeby ją rozwalić. No, no, można powiedzieć, że zapomniałam. Nic innego, jak tylko zapomniałam. 4 deski. A może byśmy... Właśnie. Ile mamy drewna? Chyba wystarczy, co? Raz, dwa. No serio? Ja cię. Gdzie jest ta? Szybko. Cztery. I co tam jeszcze było potrzebne? Nic. Jej, mamy! Może postawimy sobie magię gdzieś tutaj? O, dobra, i teraz spokój. Glomer żyje, ale zaraz nie będzie, bo oczywiście będziemy polować na plecak. Także zaraz się jeszcze mamy, tak, mamy jeszcze tą ochronę. Kurczę, ile mięsa. Życie mamy. Kurczę, mogłoby nam trochę życie spaść. Jeno, moje gardło. Aha.
Patrzcie, widać Krampusa, to jest właśnie jeden z modów, który nam pokazuje, gdzie jest, no i oczywiście, no przecież, gdzie są Krampusy i nie ma więcej. No niestety, plecaka nie ma. Ale wiecie co, żeby nie marnować tego potwornego mięska, to może byśmy zrobili klatkę dla ptaszka. Mamy niedaleko bagienka. O, a możemy powiesić mięsko w sumie. Nie mamy. Jakie to właśnie powiesimy potworne? No i dobra. Pójdziemy zrobić klatkę, bo z mięska, jak wiecie, można zrobić później jajka świeże. A może rozwalimy tą statuę Glomera przy okazji? Tu miałam dwie deski, no serio. Ale nie miałam pajęczy, widzicie. A to chyba 6 było potrzebne, nie 8. To też schowaj, to się zaraz przyda i to schowaj. Wyrzuciłam kilof. Tutaj. Ale mam jagód normalnie. Nie zabraknie nam już na pewno. O, widzicie? Z rozwalonej mamy tutaj przepis na dzwonek. O kurczę, i nam wzrosło to. I dzięki temu możemy zrobić hop. Dzwoneczek. I teraz w sumie jakbyśmy poszli sobie tutaj gdzieś do lasu, to ja przeważnie tak robię, że używam dzwonka. Wtedy przychodzi gigant i psuje mi dużo lasu. I nie muszę ścinać. Także darmowa wycinka. Idziemy trochę nieuzbrojeni, ale jak coś możemy użyć tego przecież. O, włócznia. Nasza stara chyba, co? A może byśmy użyli? Hop. No serio? Patrzcie, ile mamy życia. 36. Nie, muszę się uleczyć. A dalej żyję. Ej, no to tak się nie bawimy. Dlaczego tak? Czemu nie umarłeś? Macko. No i się przydały. Musimy chyba jeszcze jeden garnek zrobić. Bo coś mi się tutaj wydaje, że będzie szybciej. 3 kamienie, a tu mamy 4. O. Idzie, mówisz? Ciemność? Tu czy tu? A może tu? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj zrobimy drugą lodówkę później. Wszystko w swoim czasie. Tylko, że właśnie, zrobimy lodówkę. Chociaż nie, najpierw się robi garnek, tak. O. Ślicznie. Bierzemy 2, 3 mieszanki aż mamy. I jeszcze na jedną zostawimy w domku. W domku. W naszym obozie. Tu schowaj. Teraz ja bym chciała, może przepieczemy sobie te 2. Dobra. 2 zostawimy, 2 bierzemy. Kurczę, jest wieczór. No nie szkodzi. Jeszcze mam syf przy sobie. Co z tą różką? Ja myślę, że może nie, może nie będziemy bić. Nie wiem, ile razy trzeba byłoby użyć. Nie wiem, czy to jest takie opłacalne, wiecie, bo w sumie myślę, że mniej życia bym zmarnowała, próbując uderzyć tą mackę. Chociaż teraz też nie mamy zbroi i nie wiem, jakby to wyszło. Kurde, darmowe żarcie. Oj, ile was tu jest. Tak, tu wiem, że jest jedna. Czekajcie, spójrzmy. Tam trochę. Może zwiedzimy te bagna, co? Jeszcze w sumie nie zwiedzaliśmy. Grzyby też się przydadzą. A w ogóle, wiecie co, dowiedziałam się dopiero bodajże przedwczoraj, że indyka można zabić, dając mu czerwone grzyby do jedzenia.
Ja zawsze go wabiłam jagodami. A się okazało, że można go zwabić czerwonymi grzybami i on po zjedzeniu bodajże trzech, jak położymy trzy na ziemi, on nie zje, to umiera. Kurczę, o! Oj. I co teraz? Nie kojarzę niczego takiego. A dobra. Wow. Krok pod, no to też mamy. No to też. Może. Okej, okay, to też się przyda. Mamy młotek. To zostawimy sobie na pełnię. Może to też przy okazji. O, tamtego też. O, bumerang. Jak się wysypały tutaj. Bumerang się przyda, jak przyjdzie zima. O kurczę. Bumerang się przyda, jak przyjdzie zima. I będziemy polować na morsy. Może sobie rozświetlimy. No tutaj, woj, kurczę, ile ich tu jest. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli, można powiedzieć, taką farmę macek. Wiecie, o co mi chodzi. Strasznie dużo trzciny i w środku właśnie macki. To się czasami generuje na mapie, chociaż bardzo rzadko. No mi się do tej pory tam może ze dwa razy trafiło na tyle prób, ile ja grałam, a trochę ich było. Raz się właśnie zdarzyło nam na odcinku, na nagraniu. Fajnie, że mieliśmy w jednej serii to, ale... Aj. Jak to idzie tutaj? W prawo. W sumie to możemy, tylko mam aż 11, no może trochę popiołu byśmy pozbierali. Kurczę, jak te bagna się ciągną jakoś dziwnie. Może weźmiemy to. Fajnie. Pasuje to, jak trzyma w ręku. No nic. Tutaj nic ciekawego nie było, to może pójdziemy w lewo. O. Będziemy mieli... No. Wiecie co, tak sobie myślę, że może tym razem zamiast robić sobie parasolki przeciwdeszczowej, bo to troszeczkę jest taka łatwizna, można powiedzieć, co nie? Zakładamy parasolkę z jeleniocyklopa i wsio. I po deszczu. Też nam nie groźny. To może zamiast teraz oka zrobić to, byśmy zrobili właśnie ten nowy przedmiot jego, który jest potrzebny. Jeżeli oczywiście zdobędziemy wszystkie inne przedmioty. Gdzieś tu było coś z okiem. O, to też jest chyba właśnie... A co to jest? Guardian Horn. A skąd ja mam to wziąć? Ja nie wiem. A wy? Jak ktoś z was wie, dajcie mi znać, skąd wziąć Guardian Horn. Wtedy można by było ewentualnie sobie zrobić, co to jest, aha, bo to są jeszcze moje rzeczy z innych modów, które można robić. Jak właśnie chyba normalnie nie można zrobić zielonego klejnotu, a ja mam moda, właśnie on się nazywa crafting, co, coś tam. I on pozwala nam craftować właśnie klejnoty. Oczywiście... Wiecie, no to nie będzie takie łatwe, ale pozwala. Tu jest dziura. Ja myślę, żeby w nią wskoczyć, żeby chociaż zobaczyć, co tam jest po drugiej stronie i na wyżej wrócić. Jak nam spadnie sanity, to się nic nie stanie, nawet lepiej, bo będziemy mieli ochronę. Wow! Wow! I uwaga, tu jest strasznie dużo tych. O, no to jazda. Ale zaraz, my nie mamy tego. My nie mamy nawet miejsca w ekwipunku, to ja na razie tego ścinać nie będę. No dobra, jeśli tu zagłębiać na razie nie będę, bo... O, patyków nie mamy. Na ognisko mamy. Ja myślę, że najpierw dokończymy zwiedzanie... Bagien. Zapomniałam, jak to się nazywa. Hop. Nie mamy drewna. Ale mamy, dobra, mamy... patyki i coś na pochodni w razie czego będzie. Także na razie biegniemy. Może znajdziemy coś fajnego. O, strasznie dużo domków. To tu mogłoby być wesoło w surowce, jak przyjdzie wieczór. Grzyby. Grzyby też się kiedyś tam przydadzą. Macek. Aha, i po bagnach. I po bagnach. Kamień się nam przyda.
O, porozrzucane kamienie albo jaskinia, no właśnie. Pozbieraj. No cóż, jak już leży, to co nie skorzystamy? O, i tu nasza bagienka się skończyła. O, tu jest jakoś dziwnie. Myślałam, że coś fajnego może tutaj będzie, bo tak trawa na tym biomie to tak dziwnie wygląda. Czy mamy siekierę? Mamy, to ja bym złupała. Aha. Nawet nie mam miejsca na drewno. Będziemy z pochodnią biegać. A co? Mamy trzy. A skąd to? Aha, z tego, z glomerama. Przecież mogłam to wyjąć. Do skrzynki położyć, znaczy. No i dalej bagna. No i mamy. O. Nie na mnie, przecież zobaczcie waszego kolegę tutaj. Biją. Biją kolegę. Odczep się ode mnie. Dziękuję. Poczekam na jakiś drop darmowy. Jeden. No tutaj pewnie tylko jeden będzie. Właśnie, ale jest kolec, jest kolec, jest kolec. O cholera. Jest kolec. O nie. O, jest pajęczyna, tylko że nie mamy miejsca. Oj. O. Idź mi, komar, precz. O, więcej pajęczyny. O, dobra. Takie dwuczęściowe te bagna, ale niestety to, co nam potrzebne, to tego nie ma. Gdzie jest moja pochodnia? Jest tutaj, ale tylko 16%. Myślę, że tego na razie mamy wystarczająco. Chyba tylko jest 20 stak, więc... A może 40? O. O. Szkoda, że tego nie ma na mapie. No nic, to może... Może wrócimy do domu. Albo może wrócimy do tamtego miejsca. Czy ja wróciła do domu, bo... Zobaczmy, czy jest. Tak, 40. Ja wróciła do tamtego miejsca, albo w sumie do domu, żeby się rozpakować. Żeby też się przydadzą. Czekajcie, gdzie jest nasze wyjście? Musimy iść do góry, a tu też nie zwiedziliśmy. Cześć, idź na spacer. Może ci jaka macka przygarnie. O, tutaj już się zaczyna. O. Tu mamy rzecz. Jakbyśmy chcieli się wynieść do nowego świata. Tam mamy kolofanta. O, tu mamy łupy. Tu mamy dużo tego. A, i tu mamy już powrót do domu, dobra. Cztery, o cholera. No. Trzeba iść coś zjeść. Mamy dwie nogi, ale mamy dużo potwornego mięsa, to myślę, że można by było je poprzerabiać. I coś z nich ugotować. A, zjedz sobie nasionka. A co? Kupy pozbierałam. Może napalimy jedną deską. Tak, i odkładam te pochodnie tak tutaj. Pajęczyna. Tu nic więcej nie mamy do tego. Tu możemy to odłożyć. Deskę. To odłożymy. To odłożymy. Chociaż w sumie musimy zrobić skrzynkę. Kolejno. Nie, tu. Tutaj. Na nasze magiczne rzeczy. Ja muszę wykopać ten. I tutaj włożymy nasz dzwonek. Różdżkę, nie, różdżkę będziemy przy sobie nosić. Ale włożymy to i to. To i to.
i to. A co tu nam się zaświeciło? Patrzcie, możemy zrobić tu lecytową pałkę. Albo możemy zrobić koronę. Ale ja nie wiem, co ona robi. Oj kurczę, i możemy zrobić medalion. Ale ja nie wiem, co te rzeczy robią, wiecie? Może mi dajcie znać, co mam zrobić. Co się przyda, żeby nie zmarnować tych 4 kawałków tulecytu, bo no, zanim ja zajdę do kopalni, do jaskini, żeby coś tam wydobyć, to trochę minie. To i to i to. Nie, to sobie przerobimy. Aha, musimy iść kurde. Chyba 2 bodajże. Aha, ty jesteś głodny. Przepraszam. Nie mam złota. Cholera. Raz. To. Może grzybek? Teraz tu grzybek. Też musimy trochę porozdzielać. Może tak. Jagoda. Co tu jeszcze masz? Ta jeszcze jednego grzybka. Chociaż w sumie... Jagody. O. Zbieramy. No i nie ma indyka? O, jest, patrzcie. Indyk. Czekaj. Chodź, ja ci dam. Masz jagody. Ha, ha, ha. O, to są czerwone grzyby, to następnym razem je zbiorę. Ale tylko 2, jeszcze 1. I otrujemy Indora. Nasiona też się przydadzą. I tutaj. Żarcie. Kurczę, i te się już zrobiły. Myślę, że suszarek trzeba byłoby więcej zrobić. Chociaż w sumie takie trochę ułatwienie. No. Muszę te lodówki jednak podzielić chyba. Tak jak zawsze sobie dzielę, że w jednej lodówce trzymam gotowe żarcie. Na przykład takie przerobione albo takie gotowe właśnie, a w drugiej do gotowania. Może schowaj to na razie do lodówki. Nic z tego! No i po co żeś tu zeżar? Aj, ty. Może to włóż do tego? I ten jeden kawałek też włóż do tego? Jaki taki syf mam w tych lodówkach, ja wiem. To na razie noś przy sobie, to możesz odłożyć. Te 2 możesz nosić przy sobie. Dobra, przerób to do końca. Bo to i tak czy siak przyda nam się ewentualnie na miód. A właśnie, trzeba ul jeszcze zniszczyć. Ale ja myślę, że to w następnym odcinku. To na razie sobie odłożymy to i to. Bumerek będziemy nosić przy sobie. To będziemy w razie czego nosić przy sobie. O, kupy jeszcze. Chociaż może byśmy zrobili niejaką farmę. A, nie mamy drewna. Chodźmy. Chodźmy na drewno. Chociaż może byśmy poszli do tego lasu i użyli dzwonka. O, to tak na koniec jeszcze pójdziemy szybko. Tylko, że muszę wziąć ten dzwonek ze sobą. I pójdziemy szybciutko. Aha, oczywiście pochodnie zostawiłam. No bo po co mi pochodnia? Zrobię następną. Tego lasu na razie niszczyć nie będziemy. Chociaż... Nie, bo tu za blisko jeszcze by nam zepsuł świnki. Zepsuł świnki. O, trzeci poziom. Cholerka. To ja myślę, że on tu by mógł się przejść już. Tylko, że ja nie chcę zginąć.
Dobra, poszedł. Bo już raz mi się zdarzyło, widzieliście? Że... Na nagraniu. Noga giganta mnie zgniotła. Zbieramy łupy. Świnka tam się bije z pająkami. A ta noga stamtąd przyszła. Kurczę, ile drewna. Ha, ha. Oj, nawet sadzonka tego. Szkoda, że on z pniami nie wyrywa tych drzew. Można by było wtedy tak fajnie sobie wszystko zbierać, a tak to będziemy musieli zrobić łopatę. I powykopywać pająk. Tutaj jeszcze. Bierzemy sobie, najpierw wrzucimy sobie do skrzynki, będziemy mieli spokój z drewnem już na długi czas. O, rozwalił domek świnki. No niestety. Zahaczył. Poza tym one tak na odludzie tutaj były, to niepotrzebne. Na drodze mi stał. Aha, nasze sanity chyba troszeczkę spadło, bo widzę już te cienie. To jeszcze zbierz. Może zrobimy sobie ognisko. O. Pająki się będą bały. O. I wyzbierane. W sumie jeszcze łopata. Ale to jak nam zabraknie, na razie mamy raz, dwa staki i 15, to praktycznie prawie 3. No to co, chyba wystarczy, co? Ja myślę, że wystarczy nam tego drewna na razie. A na razie ja się będę z wami żegnać. Na razie. No, będę się z wami żegnać. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i jak będziecie mieli ochotę, to dajcie mi znać, co mogę ciekawego zrobić. Czy ten, co ten medalion może robi? To jest niby napisane, ale wiecie, to zawsze jest taką zagadką. Także co najbardziej się przyda, co byście chcieli zobaczyć, jaki item, to ja go zrobię. No i do następnego.